będzie dzisiaj oficjalności, nie będzie tytułów, godności. Jest jeden bohater tego wieczoru, nasz przyjaciel, aktor, reżyser, pedagog, pisarz, Jerzy Sztur! Proszę przyjąć takie skromne odznaczenie za zasługi dla Krakowa, honoris gratia. Albo ten wózkę spisa ciągnąłem sam, gdzieś po różnych zakątkach świata teatralnego, filmowego. I proszę sobie wyobrazić, że gdziekolwiek czegoś nie robiłem, czy to była Argentyna, Buenos Aires ze studentami, czy Palermo z trzema siostrami, każdą pracę, którą wykonywałem gdzieś tam daleko, miałem zawsze jedno kryterium. Co koledzy w Krakowie było się powiedzieć? A ja poproszę kolejnego przedstawiciela rocznika 47, krakowianina, posła na Sejm, Jerzego Fedorowicza. Jureczko, mam taką siateczkę. No, piękne jest to, że w Sejmie spierają się politycy, to nie jest ciekawe, ale jak powiedziałem, że jadę do Krakowa i że będą twoje urodziny, to słuchaj, jakieś takie nastąpiło połączenie sił i środków, że wszyscy ci przekazują życzenia. A oni tam wiedzą o mnie? To oczywiście. W moim pamiętniku lipiec 66 rok, to jest nasze pierwsze spotkanie w Studenckim Teatrze Dramatycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego byłeś studentem, niestety tylko szkoły teatralnej. A potem to już się zaczęło, takie nasza wspólna, najpiękniejsza. Zawsze pan mówił, że byłem suflerem w pańskim teatrze. Jureczku, i tutaj jest prezent. To taki, no my w Sejmie mamy taki Jacek Toszynek. Nie, nie, tylko nie wstawaj, proszę cię, bo to jest Warszawa. Ja mogę głośno odczytać, bo czasem, żeby ostrych słów nie było. Czasem słyszymy. Szanowny panie profesorze, proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji 65. rocznicy urodzin. Dziękujemy za wszystkie wzruszenia i emocje. Ten wielki dar od pana, który dostajemy wciąż od ponad 40 lat. Oto to. Wszyscy pana po prostu bardzo kochamy. Ale jeszcze podpis. Donald Tusk. I proszę się jednak schować to do wewnętrznej kieszeni. Nie, ale żarty żartami, bo taka miła atmosfera, pan dyrektor mówił, ma być dzisiaj i chcemy, żeby taka była. Ale usłyszeć, że od premiera, że mnie kocha. Mnie go czasami brakuje, bo mnie zalewa melancholia. Ale chciałbym być jak najweselszy i jak najbardziej optymistyczny, życząc tylko 100 lat twórczych Ludwika Solskiego, ale tego poczucia, że jesteś kochany, że jesteś ceniony, że jesteś nam wszystkim bardzo potrzebny i w pejzażu twórców w kraju naszym niezastąpiony. Jerzy, wszystkiego najlepszego. No, jest pan. Pan prezes i mój przyjaciel Olo Łukaszewicz nie narzeka z tym poczuciem humoru, bo wprawdzie może tak było,
że bardziej był melancholijny, ale to do niego dziewczyny pisały, modlę się do kaplicy pańskiego ciała. I na koniec. Medycyna to nie tylko coś złego, ale także i troszeczkę satyry. Lamus humoru i satyry w medycynie. Jeżeli ktoś to do niego trafię, ale jeżeli pan profesor pozwoli do tego lamusa, to i nawiązanie do Shreka, którego pan profesor zacytował, ja muszę się podzielić anegdotą. Kiedy szedłem parę lat temu przez Planty Krakowskie do uczelni mojej, i jakaś pani taką małą dziewczynką i ciągnie tak to dziecko za rękę, mówi, no chodźesz tu, no chodźesz, popatrzesz się na pana. No popatrz się, nie wygłupiaj się, tylko patrz się, no nie poznajesz, no nie poznajesz. Przecież to jest osiołek ze Szwecji. Dziękuję tak. A ta mała tak patrzy na mnie, nie podobny.